Dzień dobry Państwu, nazywam się Krystian Jóźwiak, jestem właścicielem i szefem kuchni restauracji Gościniec Sudecki w Malowniczej Głuszycy. Proszę Państwa, znajdujemy się dzisiaj w plenerze na obiekcie 5 stawów. Widzimy tu jeden z nich, jest to staw trzeci. Kiedyś te stawy, pokrótce Państwu powiem, służyły do napędu naszych wielkich zakładów bawełnianych, które są położone, można powiedzieć, w centrum Głuszycy, a właściwie były, bo są ich tylko pozostałości prywatne. Tak chciałem nadmienić, żebyśmy wiedzieli też, gdzie jak gdyby się znajdujemy. Wszystkie te zbiorniki służyły jak gdyby do napędu maszyn parowych, które wówczas napędzały przemysł bawełniany. Ja tutaj dzisiaj Państwu chciałbym zaprezentować coś nowego, coś zupełnie innego, czym żyje Głuszyca, czym żyje nasz region, a mianowicie jest to turystyka, są to restauracje, są to pomieszczenia hotelowe i miejsca noclegowe, gdzie chcemy Państwa zachęcić tutaj jak gdyby do odwiedzania tych naszych stron. Ja też Państwu ze swojej strony, ze strony swojej restauracji chciałbym pokazać, jak przygotowujemy potrawy nasze lokalne, przede wszystkim lokalne potrawy, gdzie stawiamy na pstrąga, który pływa u nas w rzekach, gdzie stawiamy na gulasz dzika, który właśnie dzisiaj Państwu chcę zaprezentować. Pokażę tutaj po części, jakich składników będę chciał, że tak powiem, użyć do całości wykonania tych potraw. Między innymi będzie to już przygotowany gulasz z dzika, który no wcześniej musiałem przygotować, ponieważ zbyt długo czasu by tutaj nam to zajęło, jakbyśmy to robili krok po kroku. Ale pokażę przyprawy, których użyję dzisiaj. Będą to w większości lokalne przyprawy przede wszystkim polskie. Czyli tutaj pomidor, który rośnie u nas lokalnie. Oczywiście ten dzisiaj, w dzisiejszej scenerii nie jest jak gdyby produktem lokalnym, ale no muszę użyć, posiłkować się po prostu tym, co będę mógł, że tak powiem, w mojej potrawie tutaj wykorzystać. Część przypraw jest suszonych, takich jak rozmaryn, tymianek, pieprz, sól morska. Tych rzeczy użyję. Nie będę używał tutaj żadnych papryk i innych południowych, że tak powiem, warzyw, tak? Staram się oprzeć to wszystko na lokalu. Użyję mięty, użyję kolendry i pietruszki, użyję ciecierzycy naszej, użyję naszych marynowanych borowików, użyję naszego kiszonego ogórka, użyję musztardy, czosnku marynowanego, użyję kaszy gryczanej, przecieru pomidorowego, który wcześniej tutaj sobie przygotowałem z przyprawami, naszej lokalnej włoszczyzny, czyli proste przyprawy, proste warzywa, czyli seler, marchew, pietruszka, cebula czerwona dla dodania później całości jak gdyby koloru. Chciałbym pokazać przede wszystkim, jak w Sudetach, jak w Głuszycy przede wszystkim można gotować, trzeba gotować i jakie smaki należy wydobywać z tego, co mamy tutaj lokalnie, tak? Przygotowałem tutaj tą włoszczyznę, którą wcześniej pokazywałem. Ona się już tutaj smaży nam na palniku. Troszeczkę te warunki mamy takie, jakie mamy, więc trochę nam się dymi, ale myślę, że to nie będzie jakimś tam przeciwwskazaniem ku temu, żeby nie pokazać tego, co my robimy i co pokazać chcemy. Niemniej jednak, tak jak tutaj pokażę może panu do kamery, ja przygotowałem wcześniej uduszoną, niepieczoną dziczyznę, którą tutaj za chwilę powędruje ona na patelnię, tak? To są świeże kawałki, z których to zostało przygotowane. Skwierczy? Skwierczy, tak? Więc jeśli skwierczy, możemy wysypać całość tego, co wcześniej przygotowałem, tak? To sobie schowamy pod spód, co by nam tutaj nie przeszkadzało. I to się teraz będzie nam spokojnie podpiekało. Do tego użyję, proszę Państwa, oleju, nie oliwy z oliwek, którą mam tam przygotowaną, ona będzie miała później swój cel. Delikatnie. I niech się nam to tutaj smaży na dość mocnym ogniu.
zaraz pokażę kolejne czynności i te rzeczy, które będziemy tutaj sobie dodawać, to nam odpoczywa. To są wszystkie te rzeczy odnośnie włoszczyzny. Mamy tutaj czosnek, mamy tutaj pietruszkę, mamy tutaj seler, mamy tutaj marchew, tak? I tylko sól morska, jak na razie. I tak to pozostawmy. Tutaj nam gulasz, że tak powiem, dochodzi na patelni. Podam go z kaszą gryczaną, tak? Więc tutaj mam ją wcześniej, że tak powiem, ugotowaną, ale będę chciał ją sobie podprażyć na patelni. Więc ja sobie ją tutaj pozwolę przełożyć na skwierczący olej. Nie oliwę, proszę Państwa, nie oliwę, olej. Kasza jest ugotowana na sypko, ona jest al dente, jest półtwarda kaszą, dlatego ja sobie ją tutaj doprowadzę do takiego momentu, w którym ona będzie sypka i będzie idealnie pasowała do naszego gulaszu, który dzisiaj tutaj Państwu chcę zaproponować i pokazać, tak? Gulasz, proszę zobaczyć, jakie jest mięso, praktycznie już jest gotowe do dodawania jak gdyby kolejnych składników. Pomidor, proszę Państwa. Tutaj mam, proszę Państwa, przygotowaną taką pulpę pomidorową. Ona po prostu jest stworzona z koncentratu pomidorowego, również z pomidorem i z przyprawami, które wcześniej tutaj jak gdyby dodałem. Nie zapominam o kaszy, tak? Co by tutaj, że tak powiem, nie spalić na panewce, jak będę tutaj wszystko podawał, tak? Dodam teraz tą pulpę pomidorową tutaj do tego mojego dania. Proszę Państwa, czerwone, wytrawne wino Shanty. Wszystko, co generalnie zawiera, to, co dzik tak naprawdę uwielbia, co dziczyzna uwielbia. Więc ja pozwolę sobie tą końcówkę pulpy, która mi tu została, wymieszać z tym winem i dodam ją tutaj jako bazę główną sosu do mojego tutaj gulaszu. To się ma nam jeszcze poddusić i jeszcze ma przyjąć inne składniki, które tutaj być, że tak powiem, muszą i być powinny. Teraz sobie użyję pokrywki, która mi tutaj pozwoli na podduszenie całości. Produktami, które tutaj użyjemy, będą nasze tutaj podgrzybki, które mam tutaj przygotowane. Oczywiście one były wcześniej marynowane. Ja je za chwileczkę podsmażę na tamtej patelni. Podsmażę sobie podgrzybka, podsmażę sobie ciecierzycę i na tej podstawie będę tworzył danie już w pełni, takie, które tam na tym stole za chwilę wyląduje. Na tej samej zasadzie, jak pokazywałem gulasz. Czyli wrzucę sobie jednego. Skwierczy mi? Jeszcze nie. No powiedzmy, że już. Skwierczy. Dorzucę sobie niech się dusi nam dalej. Ja sobie w międzyczasie sprawdzę nasze grzyby. No, pięknie się podsmażyły. Teraz tak, proszę zobaczyć. Część z tych grzybów już teraz, ale tylko część, żeby nadać aromat i smak daniu, które jest daniem leśnym. Tak naprawdę no, pochodzi ono stąd, tak? Czyli komponuje się idealnie z rzeczami, które my mamy wokół siebie, tak? Czyli mamy wokół siebie grzyby, mamy wokół siebie jałowiec, mamy wokół siebie pomidora, mamy wokół siebie włoszczyznę i te rzeczy lądują tutaj w tym gulaszu. Więc ja dodam tych grzybów troszeczkę tutaj, tylko po to, żeby nadać jak gdyby charakterystyczny smak tej potrawie. Niemniej jednak to zostaje dalej tam. Proszę Państwa, ogórek kiszony, nasz, robimy go sami akurat, więc tutaj pozwolę sobie go dodać również do gulaszu. Nada on charakterystycznego jem smaku. Pozwolę sobie go dodać do gulaszu.
co też dodatkowo wytworzy jak gdyby płyn potrzebny nam w tym gulaszu, bo tak jak widzą Państwo, ja po to też duszę, żeby uzyskać odparowanie jak gdyby wszystkich tych smaków, które mają się zamknąć z powrotem w tej potrawie, tak? I proszę Państwa, myślę, że clue tego wszystkiego, łyżeczka musztardy rosyjskiej, podkreśli ona nam, no może półtora, podkreśli ona nam smak jak gdyby całości, ale go nie zdominuje, co najważniejsze. Teraz przychodzi czas na naszą włoszczyznę. Proszę zobaczyć. Ona już jest na tyle podsmażona, na tyle miękka. Ja ją nawet dotknę. W palcach można to stwierdzić. Ona nie ma się rozlatywać. Ona ma być al dente. Ona ma być widoczna w tym daniu. Ona ma być widoczna na tym talerzu. Ona ma być jak gdyby kompozycją finalną tego dania, które tutaj, że tak powiem, dla Państwa prezentuję i tworzę. I teraz jeszcze mamy czas na dopieszczenie, na dodanie świeżych ziół, na dodanie świeżego pieprzu kolorowego, na dodanie soli morskiej, jeśli taka konieczność zaistnieje, tak? Za chwilę Państwu to podam. Uważam, że jest niezłe, ale nie byłbym sobą. Czyli raz, sól morska, odrobinę. Moim zdaniem więcej jej nie potrzeba. Proszę Państwa, teraz będę go chciał z góry troszeczkę, że tak powiem, podpiec przed jak gdyby finalną rzeczą, która zaraz nastąpi na talerzu. Tu już dość. No i gra. Teraz proszę Państwa, wyłączam. Delikatnie najpierw sobie to przemieszam. Miks sałat, oczywiście z pasującym do tego burakiem i buraczki, które moja żona gdzieś tu przyszykowała, tylko nie wiem, gdzie one tutaj, aha, są już na stole, okej, dobra. Czyli co my tutaj dodamy? A bardzo prosto, dodamy troszeczkę winegre, który sobie wcześniej przygrządziłem, myślą Państwo, ciemny. Nie powiem, to moja tajemnica. Troszeczkę dla kolorystyki i ostrości tej sałatki damy musztardy rosyjskiej. Damy troszkę pomidora puszkowego i troszeczkę, proszę Państwa, przede wszystkim oliwy z oliwek, sól morska z góry, żebyśmy wiedzieli, ile my tego tam dajemy, tak? Żeby nie przedobrzyć. Dzień dobry, witam Pana Burmistrza. Dzień dobry, Panie Krystianie. Witam. No chciałbym... w tym lesie. No tak sobie gdzieś się tutaj wybrałem, chciałbym coś tutaj regionalnego pokazać. No i chciałbym, żeby skosztował Pan tutaj mojej potrawy. Z przyjemnością. Myślę, że reszta Państwa również. To jest gulasz dzika, Panie Burmistrzu. Proszę zobaczyć w mojej... Naszego dzika? Naszego dzika leśnego, tak. Ja myślę, że tutaj jeszcze inne osoby odnośnie właśnie tej naszej dziczyzny się będą mogły wypowiedzieć w terminie późniejszym. To jest kasza z borowikiem. Dobra, dziękuję. Będzie chwileczkę dobrze. Jeszcze. O, dobrze, o. Starczy, panie burmistrzu. Spokojnie, to jeszcze nie finito. O. Tutaj do tego musimy sobie dorzucić troszeczkę pory. Do tego musimy sobie dorzucić pomidorka koktajlowego. Chwileczkę. Tego właśnie miksu sałat. O, i dla mnie będzie super. Proszę bardzo, a ja chwileczkę, zapomnielibyśmy o ciecierzycy. Zapraszamy naszych turystów. Proszę bardzo, smacznego. Zapraszamy Państwa. Starczy dla wszystkich. Ja myślę, że będzie smakowało równie wybornie. Jak to wygląda cudownie. Cudownie wygląda. Zobaczymy, czy będzie smakowało. No to już. Pani sama się wypowie, to ja chcę mieć po prostu krytykę czystą, to nie ma
Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Proszę też skosztować smalczyku i chlebka. Chlebek nie jest nasz, to nie będziemy tutaj też oszukiwać, ale myślę, że jest bardzo dobry i świeżutki, także smacznego życzę. No wygraliśmy tym gulaszem w 2017 roku, muszę się pochwalić, jak już tutaj jestem, no festiwal gulaszu w Walimiu. Na 34 ekipy, gdzie miałem 25 litrów gulaszu, wyszło wszystko w moment, tak? Jeszcze miałem tutaj imprezę okolicznościową u siebie i musiałem wracać, no bo pierwsze miejsce było, tak? Miłe zaskoczenie, objazd gminy, a tu proszę bardzo, kulinarne show na łonie natury w Głuszyckich Górach, wesoła atmosfera, turyści, którzy się pojawili, a nie ma sezonu, a więc myślę, że Głuszyca po raz kolejny potrafi zaskoczyć, a przede wszystkim miłe zaskoczenie w postaci pana Krystiana Jóźwiaka, właściciela gościńca sudeckiego, który postanowił zaprezentować swoje umiejętności kulinarne i zaproponował nam dzisiaj potrawkę z dzika. Przepyszne danie w miłej atmosferze, a w środku tygodnia. Myślę, że to jest dobry zwiastun nadchodzącego sezonu turystycznego. Zjedliśmy dzisiaj bardzo pyszne danie, bardzo nam wszystkim smakowało. Dziki u nas w nadleśnictwie występują w bardzo dużej ilości, owszem, to teraz nawet szacuje się, że przyrost dzika to jest około 400% rocznie, także jest go bardzo dużo. Dlatego właśnie koła łowieckie funkcjonujące w obrębie nadleśnictwa no, pozyskują dzika z lasów. Następnie to mięso jest przekazywane do odpowiednich skupów, mięso jest przebadane, no i później trafia na nasze stoły. I warto wspomnieć, że jest to zdrowe, ekologiczne mięso. Warto też właśnie wspomnieć o tym, że dziki to są zwierzęta dzikie, no i są pozyskiwane bezpośrednio z lasu, tak? I dzięki temu, że one są właśnie pozyskiwane bezpośrednio z lasu i odżywiają się wyłącznie naturalnymi rzeczami, a nie tam jakimiś specjalnymi paszami, ich mięso charakteryzuje się tym, że ma bardzo wysoką zawartość białka i ma bardzo mało tłuszczu.